Analiza indeksów. Witam Państwa i zapraszam na krótki komentarz wideo. We wtorek mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem aktywności popytu. Wiemy z jakiego powodu. Wczoraj już tak dobrze nie było. Weszliśmy w fazę ruchu korekcyjnego. No niemniej jednak trzeba to obiektywnie przyznać. Wydarzenia na WIG-u 20 w dalszym ciągu rozgrywają się w rejonie potwierdzone już dwukrotnie zapory podażowej 1821-29 i przebiegającej w pobliżu górnej spadkowej linii kanału. Tak więc na razie właśnie z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego trudno mówić o jakimś przełomie, bowiem w przypadku pokonania strefy 21-29 pojawiłby się relatywnie silny sygnał techniczny, no ale z drugiej strony popyt zachowuje w ujęciu krótkoterminowym przewagę techniczną. Jak sugerowałem ostatnio, dla mnie pierwszym takim sygnałem wskazującym jednak na możliwość wykrystalizowania się ruchu spadkowego i no, dowodem na to, że jednak popyt nie jest w stanie pokonać strefy 21-29, byłoby przełamanie wybronionego nie tak dawno wsparcia 1751-54. Na kontraktach ważną rolę w tym ujęciu średnioterminowym, tak to nazwijmy, odgrywa przedział 1832-36. W rejonie tej strefy przebiega w tej chwili zielona linia ML, również zniesienie 113% pokazywanej w tej chwili po fali spadkowej. Można powiedzieć zatem, że już samo w sobie to zniesienie 113% jest filtrem dla poprzedniego maksimum cenowego. Póki co punkty zwrotne, lokalne punkty zwrotne wypadają w rejonie 1832-36, ale z drugiej strony są kłopoty z wykreowaniem ruchu kontrującego, ruchu spadkowego. Popyt dość szybko odzyskuje kontrolę. W tej chwili, o czym pisałem we wczorajszych i w dzisiejszym komentarzu, zwracałbym uwagę na strefę 1777-1780, stosunkowo istotne wsparcie z charakterystycznym przecięciem dwóch linii ML, no i lokalna zapora podażowa 1815-1818, która jak widać posiada wzmocnienie w postaci tej czerwonej linii ML. Stąd prosty wniosek, że jeśli bykom udałoby się pokonać ten intradayowy opór, no byłby to sygnał powrotu kontraktów, kolejnego powrotu do węzła 1832-36. Jeśli chodzi natomiast o wsparcia, wymieniałem przed momentem węzeł 1777-1780. Przełamanie tej strefy to według mnie dość transparentny sygnał słabości rynku. Indeks DAX. Tutaj próba obrony pojedynczego zniesienia 23,6 i przebiegającej w pobliżu linii niebieskiej linii kanału. No na razie trzeba przyznać, że udana próba, bowiem wydarzenia rozgrywają się ponad poziomem 10 165. No niemniej jednak dla mnie kluczową rolę, jeśli chodzi o wsparcie, odgrywa w tej chwili przedział 9953-10 018. Natomiast średnioterminowym ważnym oporem pozostaje niezmiennie przedział 10 570-10 615. Ewidentny sygnał słabości rynku w ujęciu krótkoterminowym wiązałby się właśnie z przełamaniem dolnej linii pokazywanej w tej chwili linii kanału i wspomnianej przed momentem strefy wsparcia 9953-10 018. S&P, próba wykreowania ruchu spadkowego, ale popyt szybko na ten incydent podażowy odpowiedział i w efekcie czego nadal konsolidujemy się na S&P w relatywnie wąskim przedziale zmienności. Tutaj niezmiennie ważną rolę odgrywa pojedyncze zniesienie 113%, no i znany nam już obszar wsparcia 2122-2132. Dla mnie dopiero przełamanie tej strefy wraz z niebieską ML sygnalizowałoby możliwość wejścia rynku amerykańskiego w nieco silniejszą fazę ruchu spadkowego. Natomiast też trzeba obiektywnie przyznać, że ewentualne przełamanie węzła 22-32 to jednak nie jest, nie, nie,
Trudno byłoby jeszcze to potraktować jako sygnał negacji całego impulsu wzrostowego. Należałoby wówczas skonstruować kolejną zaporę popytową Fibonacciego i zobaczyć, jaka byłaby reakcja w kolejnym przedziale wsparcia. Na razie przewagę zachowuje obóz zbytków, ale brakuje potwierdzenia przede wszystkim w postaci negacji zniesienia 113% i kluczowej w ujęciu średnioterminowym strefy oporu 2199-2205. Tak jak już wielokrotnie podkreślałem, dla mnie kolejnym sygnałem kupna byłoby dopiero pokonanie właśnie wymienionego przed momentem węzła podażowego Fibonacciego. Dziękuję bardzo.